Hej, cześć, dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Wojtek i miło mi was gościć w kolejnym odcinku z Graveyard Keeper. Moi drodzy, dzisiaj jest kolejny dzionek, w którym tutaj no, będziemy kilka rzeczy musieli sobie na spokojnie poogarniać. Teraz tylko tak, jeszcze mieliśmy sprawdzić jak wygląda ten odbiornik dusz, potrzebujemy deski, TT i TT, dobra. Chyba ogarnę. W każdym razie, stwierdziłem, wiecie co, że spróbujemy zrobić te odbiorniki, w sensie we wszystkich możliwych miejscach, w których mogę. Więc czemu by nie? Zobaczymy, co z tego w ogóle wyjdzie. Ale raczej, jeśli mam być szczery, wątpię, żebym te odbiorniki używał. Widzę, że chyba nie muszę ich jako tako... Nie muszę. Super. Czyli nie musimy tak na dobrą sprawę nic z nimi robić. Okej. Okay. Niech sobie będzie w rogu. Nie wiem tak na dobrą sprawę, gdzie jeszcze możemy te odbiorniki zainstalować. No myślałem się, że na pewno w winiarni. Zapewne też. O. A wiecie co? Jeżeli to będzie trybić, to bardzo możliwe, że będę mógł naprawić, że tak powiem, kopalnię, bo... O, teraz zaczyna łaskawie kolega robić. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Pięknie. Pięknie. Dopiero teraz. No cóż. Ale czasem tak bywa. No dobra, wrócimy się do domu w takim razie. Dzisiaj jest dzień modlitewny, więc dzień modlitewny też spróbujemy ogarnąć. I zostaje nam jeszcze, moi drodzy, kwestia Euryka i tych jego wszystkich czarodziejskich, magicznych rzeczy. Czyli teraz tak, z kopalni jakby... Tak, widzę, że mamy dostęp, czyli możemy jakby tutaj zlecać różne roboty. Całkiem spoko. W obozie uchodźców też widzę, że możemy zrobić... Ukochany dom, podwórze, piwnica i ukochany dom, stół kucharski. A, czyli tutaj nie mamy jakby dostępu, czyli wszędzie musimy zrobić. Okej. Okay. Winnicy mamy na pewno, czyli możemy zrobić tak, w cmentarz, wszędzie właściwie możemy zrobić. Alchemia, kościół. A jak wygląda sprawa, jeżeli chodzi... Aha, czyli zostaje nam już tylko tutaj w sumie do gadającej czaszki, to w sumie możemy to zrobić. Także gadająca czaszka. Zobaczmy w ogóle, gdzie ja mogę ten odbiornik dusz ogarnąć, bo szczerze nawet nie wiem, ale domyślam się, że pewnie w piwnicy. A i owszem. Szkoda, że regałów nie możemy zrobić więcej, szczerze mówiąc. Taka troszkę, no troszkę szkoda, bo miło by było, gdyby się udało. Ale dobra, no jeszcze zostało nam tutaj co prawda parę miejsc do wybudowania, więc no tak jak mówiłem, wybudujemy je wszędzie, gdzie tylko mogę, tam zbuduję, ale wydaje mi się, że chyba nam tutaj już taką dobrą sprawę tylko rzeczy zostały. Także myślę, że... szkoda, że tutaj nigdzie nie mogę. No dobra, niech on sobie będzie stać tutaj. Jedna taka kwestia. Zastanawiam się, czy to jest nam aby na pewno tak bardzo do życia potrzebne. Szczerze mówiąc, ja tutaj za bardzo tego wszystkiego i tak nie używam, więc... no jakby... No nie wiem, no być se może, ale tak bez rewelacji, wiecie co chodzi. W kościele domyślam się, że pewnie nie możemy... A możemy w kościele? A tylko że ja tutaj mam... Okej. Okay. To wiecie co? To zrobimy tak. Przerzucimy zawartość tej skrzynki do tej skrzynki i tutaj postawimy ten odbiornik. Aczkolwiek ja dalej nie wiem, czy to jakikolwiek sens ma. Nie wiem w ogóle nawet, co my możemy robić w tym kościele. Tylko teraz tak, usuń skrzynkę. Zaraz też od razu odmówimy modlitwę. Dobra. Także cyk, no niech mają zagwozdkę, co to jest w tym kościele. No dobra, zaczynamy modlitwę i tutaj myślę, że nie będzie zaskoczeniem. Robimy oczywiście modlitwę kombinacyjną. Tam szedł idealny moment, żeby się napić.
No dobrze, towarzysze. Co wy mi tutaj daliście dzisiaj? O! Ile pieniądza. No bo wiary to tutaj w sumie chyba tak jakoś niezbyt dużo. Ale mamy 191, więc jakby nie patrzeć dalej, to jest dużo i 23 tylko zarobiliśmy, więc to też nie jest jakiś gigantyczny majątek. Domyślam się, że tutaj pewnie, no nie, tutaj na szczęście na cmentarzu nie musimy nic robić, ale jeszcze zostaje nam w sumie chyba właśnie kwestia tutaj dołu. Chociaż... czy ja wiem, czy ten odbiornik dusz jest mi akurat w tym konkretnym? Nie wiem was za bardzo, co też będziemy mogli tutaj robić. Tutaj też mogę zrobić odbiornik dusz i widzę, że on ma swoje miejsce jakby. No dobra, śmieszka, absolutnie o nic się nie możemy zapytać. No to tak jak już mówiłem wcześniej, robimy leczenie naszego przyjaciela Euryka. To wszystko, Euryku, udało się. Udało mi się naładować resztę odłamków. Zakończmy to, co zaczęliśmy. Tak samo jak ostatnio, usiądź, a ja włączę maszynę. Szczerze mówiąc, trochę szkoda, że nie dało się jakby tak wszystkich naraz, w sensie, żeby wiecie, tutaj nam się to ogarnęło. Chociaż domyślam się, że może być jeszcze coś. Euryku, jak się trzymasz? Dziwaczne uczucie, czuję się tak lekko w środku, a jednocześnie jakby część mnie właśnie została wymazana. Grabarzu, dziękuję za wszystko, co dla mnie zrobiłeś. Potrzebuję trochę czasu na odpoczynek i zaplanowanie kolejnego ruchu. Mam nadzieję, że wszystko z nim w porządku. Trzecia sesja terapii. Okej, okay. A my dostaliśmy 3 odłamki, które oczywiście umieścimy w kościele. Tylko jeszcze tak. Aha, no tak, bo my tutaj mieliśmy zwłoki do ogarnięcia, okej. Okay. To zaraz się tym jeszcze zajmiemy. Tylko najpierw włóżmy ten magiczny, czarodziejski wytraż, kolejne 3 odłamki. I jestem bardzo ciekaw, co tu się wydarzy. Cyk, cyk, cyk. I co? I wszystko. Także nie wiem, czy to mi cokolwiek daje, jako takikolwiek bonus do kościoła. Nie mam pojęcia, ale mam wrażenie, że to jest chyba tylko kwestia taka bardzo mocno... dekoracyjna? Tak mi się przynajmniej wydaje. No nie wiem, mogę się mylić. Dobra, standardowo. Krew, tłuszcz. 11. Bardzo ładnie. To idziemy zasadzić na cmentarz. No dobra, nagrobki. Tu, tutaj moment. Najpierw wrzucamy 9 aż. No to taka dobrą sprawę, coś co daje nam 2 możemy wrzucić, więc chyba te takie najtańsze wrzucę. W ogóle jak my stoimy... Czekajcie, ja jeszcze muszę sobie tak dokładnie zerknąć te techniki. Bo tutaj tak, w alchemii i w anatomii jeszcze mamy sporo zablokowanych i jestem bardzo ciekaw, w czym to odblokujemy. W teologii też widzę, coś tutaj jeszcze zablokowane jest. Domyślam się, że pewnie i zapewne będzie to kwestia tutaj DLC z uchodźcami. Jedzeniów też nam nie brakuje dużo, 4 receptury chyba, no i tutaj mamy wszystko. Mogliby dać jakąś taką funkcję, że nie wiem... zamieniamy jakby niektóre rzeczy. Wiecie, o co mi chodzi. Bo tak trochę, kurczę, jakby nie patrzeć, delikatna bieda. Dobra, mamy 10-czaszkowe. No, idziemy. Ten coś długo w ogóle tutaj siedzi na tym cmentarzu. O, teraz poszedł. No dobra, tutaj jest motyw taki sam, standardowo. Wrzucamy te podstawowe rzeczy, tu mamy jakieś 3, no ale dobra, wrzućmy to 7. Dobra. I teraz tak, jak to w ogóle wygląda tutaj, jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy? Euryk, odwiedź go jutro, to myślę, że... myślę, że spróbujemy to zrobić w takim razie, tak będzie chyba najlepiej, więc... bo my co tu w ogóle mamy z tych takich przedmiotów fabularnych? Na razie nic. Z tego co widzę. No dobra, butelki nam się widzą. O, więcej punktów. Dostałem jakieś osiągnięcie i nawet nie wiem jakie. Ale ważne, że jest. Dobra, to oczywiście sztabeczki. Drewno do drewna.
metalowe do metalowych i szkło do szkła. Plus reszta to do dam na dół. Czy ja tutaj coś mam tego, co powinno być? W ogóle właśnie, zaraz to zrobimy, jeżeli chodzi o obsydian. Bo o obsydianie też mi pisaliście, żebym go przebadał. Więc myślę, że to zrobimy może nawet teraz, bo i tak będę musiał tutaj pójść. Jestem bardzo ciekaw, co się wydarzy. I... jak ile punktów dało. Wykonaj strój badawczy. Czyli co? Tak jakoś... Wykonano... Co to znaczy opracuj obsydian? Co? Coś mogę z tym zrobić? Bo tak... Jakby mamy opracuj obsydian wykonano przez stół badawczy, ale to mi nic nie daje. Dobra, na razie to zostawimy tutaj. Dajcie mi znać, o co, z tym chodzi, bo powiem szczerze, że... No jakby nie patrzeć, nie wiem. Dziwne rzeczy. Wręcz bym powiedział, że bardzo dziwne rzeczy. Ale dobra, w takim razie, jak już mówiłem wcześniej, idziemy do Euryka. Zobaczymy, czy w ogóle będziemy mogli z nim porozmawiać, czy on jeszcze potrzebuje odpoczynku. No bo jakby nie patrzeć, to teoretycznie wszystkie grzechy z niego żeśmy wyssali, tak? Tylko, że to tak, tak głupio tak bez grzechu też być. Aha, chyba nie będę mu jeszcze przeszkadzać, okej. Dobra, no to w takim razie, skoro nie możemy tak, to nasz kierunek idzie do Adama, dlatego, że tam musimy od niego coś pozyskać. Bo ten drewniany, znaczy ten gliniany, ten to żeśmy wykopali. Siema Adam. Co do pradawnych kluczy. Ciężko będzie przekonać Adama, żeby wpuścił mnie do swojego domu. Adamie, nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć twoją kolekcję antyków. Naprawdę? Chcesz je zobaczyć? Dlaczego? Chcesz coś mnie skrytykować? Chcesz coś zepsuć? Nie, chcę po prostu nacieszyć oko sztuką. Nie wyglądasz mi na konesera sztuki. Muszę cię sprawdzić. Przynieś mi 3 wysokiej jakości wazony. Chłopie, jakie ty masz, kurde... No dobra. Domyślam się, że pewnie jej się robi w kole garncarskim. Nie? Jednak nie. A to gdzie mogę zrobić te wysokiej jakości wazony? Porcelanowy dzban. Domyślam się, że pewnie to jest to. Raczej nie wydaje mi się, żeby to było cokolwiek innego. Więc dobrze, potrzebujemy biały proszek. Biały proszek to my mamy. Tylko, że z drugiej strony ja też pamiętam, że ja gdzieś miałem jakieś wazony. Moment. Zerknijmy, czy my tutaj czegoś nie mamy, bo tak mi się coś wydaje, że ja przecież je robiłem. Oczywiście, że je robiłem. Porcelanowy dzban, 13 sztuk. Tylko teraz gdzie je wsadziłem? Tu. Liczę na to po części, że to jest to, co on od nas chce. Co prawda nie jestem jakoś wybitnie pewny, czy to by na pewno o to chodzi, ale... No wydaje mi się, że tych dzbanków to innych to tutaj raczej nie jestem w stanie wytworzyć. Mam nadzieję. Pokaż mu wazony, proszę bardzo. Adamie, popatrz tylko na te wazony, to dzieła sztuki. Pf, wazony to nie są wazony, tylko pokrzywione doniczki. Myślisz, że jestem głupcem i pijakiem, to możesz mi podłożyć te śmieci? Nigdy. Dobra, nie denerwuj się, jakich wazonów potrzebujesz? Pięknych, rzadkich i drogich. Co do tych wazonów? Kupuję je po to, żeby je rozbić. Masz tu piątaka. Może lepiej zatrzymam je dla siebie. No dobra. Mogę porozmawiać z kupcem i z... Czyli kupiec. No to mamy szczęście, dlatego że jutro jest dzień kupca. Więc to nam się tak w miarę dobrze tutaj wszystko złoży. Propos kupca to jeszcze zobaczę. Prawie wszystko jest pełne, więc całkiem spoko. Dobra, dojdziemy do gadającej czaszki. I chcę jeszcze, wiecie co, zobaczyć... Ale ten alkohol schodzi szybko. Pradawny kilof i pradawne klucze. To po co był mi ten gliniany wazon?
No dobra, tu mamy kup trzy rzadkie wazony. Do Euryka jutro. Zapytaj Konkola o prawdziwy kilof. Konkol. A gdzie on jest? Gdzie jest Konkol? A, zaraz, nie, to nie był on chyba. Czekajcie, musimy go poszukać. On tutaj gdzieś chyba... To był on? Nie, to nie był on. To jest pasterz właśnie. Gdzie jest? Jezus, wiecie co? Autentycznie nie mam pojęcia, gdzie ja tego typa znajdę w ogóle. Nawet nie wiem, szczerze mówiąc, jak po angielsku on się nazywa. Nawet ciężko będzie mi sprawdzić, ale coś się pomyśli. Gdzie jest Konkol? Konkol, Konkol. Wiecie, że autentycznie nic mi to nie mówi? Ja w ogóle nie przypominam sobie, żebyśmy my mieli jakiegokolwiek takiego typka, który tak wyglądał. Czekajcie, latarnia na pewno nie. Nie no, w mieście raczej też go nie ma. A zaraz, a jaką to ma ikonkę? Oddany sługa rodziny Lorda Komandora. Lord Commander, czyli to jest chyba z dodatku z obozem. Bo naprawdę nie przypominam sobie, by on był gdziekolwiek w mieście, na bagnie czy w innych miejscach. Więc raczej... Chociaż to jest Lord Commander? Nie, to jest kapitan. Interesujące, interesujące. No dobra, pójdźmy w takim razie do obozów uchodźców, tylko że tu się widzę, wszyscy już szykują spanko. Problem magazynu dalej polega na tym, że jest tutaj zdecydowanie za dużo rzeczy. Jakby nie patrzeć. Konkol. No wiecie co, powiem tak, powiem wprost. Absolutnie nic mi to nie mówi. Absolutnie nic mi to nie mówi. No trudno. Dobrze, ale wiecie co, zobaczymy jeszcze, czy może teraz możemy do Euryka pójść. Chociaż wydaje mi się chyba, że jeszcze musimy dać mu spokój. Generalnie to, jeżeli chodzi też o osła, to osioł wydaje mi się już nie ma marchewek, więc tak na dobrą sprawę już nam żadnych zwłok przynosić nie będzie. Więc to jest akurat spoko opcja, dlatego że na razie nie potrzebujemy absolutnie nic więcej. No i pogadajmy. Jak się czujesz? Dzisiaj doskonale, dziękuję. Wczoraj mieli trochę niedobrze, ale na szczęście tylko przez chwilę. Co zamierzasz zrobić? Jeszcze nie decydowałem. Chciałbym podróżować, zwiedzać świat. To doskonały plan. Dziś wieczorem wybiorę się do wioski, a potem zacznę się pakować. Mam nadzieję, że znajdziesz to, czego szukasz. I co, to tyle? Nic więcej? To tak słabo. Słabo, słabo, ale dobra. Mówię, ja się cały czas też zastanawiam, tak z tyłu swojej głowy mam takie... Co, po co mi był ten gliniany... Gliniany ten. Po coś musiał być potrzebny. Zdecydowanie. Ale dobra, myślę, że pomedytujemy sobie tak... No, jak wstanie trochę bardziej słońce, pójdziemy tam do tych, na górę. Bo wydaje mi się, że tam jest chyba jedyne miejsce, gdzie tego Konkola znajdziemy. Ja naprawdę bardzo się staram, ale ja nie jestem w stanie sobie... Oj, za daleko. Ale ja nie jestem w stanie sobie przypomnieć... Nie medytujmy już. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć, gdzie ja tego typu, gdzie ten typ ewentualnie jest. Więc chyba musi być tutaj. Nie teraz, to nie teraz, ale... Nie no, nie ma tu Konkola. Nie, ale Larik, tobie krwi nie dam. Nie wiem, szczerze mówiąc. Naprawdę, nie mam zielonego pojęcia, gdzie możemy tego Konkola znaleźć. Ewentualnie jeszcze jest kwestia góry. Tam, gdzie jest ten cały czarodziejski, w sensie ten bastion. Zapytaj o wazony.
Przyjacielu, masz może jakieś drogie wazony? Niestety przychodzisz za późno. Właśnie je sprzedałem. Świetnie. Komu? Temu dziwakowi pszczelarzowi. Na pewno go widziałeś. Świetnie, idziemy do pszczelarza. Pewnie będzie z nas zdzierał pieniądze. Chyba, że też je komuś sprzedał. Aha, wiem, że gadałeś z Adamem. Przysłałeś, żebyś mnie zabił. Mnie i moje pszczoły. Nie, wiesz lub nie, ale potrzebuję tylko wazony, które kupiłeś. Chcesz je dać Adamowi? Tak. Aha, właśnie dlatego je kupiłem. Wiedziałem, że Adam je chce. Domyślałem się, że Adam jest szerszeniem. Pokrzyżowałem plany mojego wroga. Gość ma nierówno pod sufitem, ale potrzebuję tych wazonów. Masz rację, to on jest szerszeniem, a to jest twoja szansa, żeby go pokonać. Co masz na myśli? Nalej do wozów zatrutego miodu, Adam go spróbuje i umrze. Wyborny plan, wreszcie się zemszczę. Ale niestety, mój hipertoksyczny przeliad został skradziony przez mojego drugiego wroga Diga. Czy oni naprawdę muszą... Czy oni naprawdę muszą tak od jednego do drugiego nas podrzucać? Ale z drugiej strony to spoko, bo no, gdyby nie było tego chodzenia i tego wszystkiego, no to jakby nie patrzeć, te questy nie byłyby jakoś wybitnie długie. Witajcie, witajcie, mili goście. Spróbujcie tego wybornego ciasta, które przygotowałem. Wygląda pysznie. Z czego jest zrobione? Z hipertoksycznego przelegu jadu. Śmiertelnie pyszne. Idealny sposób, żeby zatrzymać gości na zawsze. Kuszące, ale... Ugryź albo ja ugryzę ciebie. To moje święto. Jestem gospodarzem. Potrzebuję nowego planu i to szybko. Jeśli to jest święto, to może zagramy w jakieś gry, zanim zjemy ciasto. W gry? Świetnie. Ja będę sfinksem, a ty idiotą. Posłuchaj mojej zagadki. Rośnie wiosną, opada jesienią. Liście. Ech, źle. Spróbuj jeszcze raz. Temperatura? Ciasto? Aha, z ciasto z pszczelim jadem. Hura, wygrałeś całe ciasto. Super, podzielę się z pszczelarzem i wrócę jeszcze po... no tak, zdeczka pomylone, zdeczka. Są tutaj, wszyscy są pomyleni, jakby nie patrzeć. No nie wiem, czy uda nam się zdążyć. Daj mu jad. Słuchaj uważnie. Weź cały jad z ciasta, wymieszaj z miodem i umieść w wazonach. Czekaj chwilę, och, moja zemsta będzie słodka szerszeniu. Gotowe, weź wazony i idź do Adama. A lecę! Oczywiście, że lecę. Jeszcze go tutaj nam się uda złapać, tylko kurczę, co z tym konkolem? W środku jest miód. Nie pytaj dlaczego. Sugerowałbym jednak, żebyś się go pozbył. Nie wygląda zbyt świeżo. Fuj, miód kojarzy mi się z pewną wspaniałą kobietą, właścicielką cukierni, która mi odrzuciła. Jak wszystkie inne. W każdym razie, wazony są całkiem ładne. Witaj w moim domu. Super. Gdzie są? Gdzie są? Gdzie są? O! Tu widzę, ma więcej ciekawych rzeczy, ale weźmy tylko te pradawne klucze, nic więcej. Coś jeszcze mamy do gadania? Nie. Dobra, co do Kokola, to jak już powiedziałem wcześniej, absolutnie nie mam pojęcia, gdzie go znajdę. No nie wiem, pójdziemy jeszcze tam na górę, ale... Chociaż zaraz, Konkol to nie był czasem ten? Nie, no to nie był Wagner przecież. Chociaż? Bo on się przecież zamienił, nie? Nie no, Wagner jest. Konkol. Nie, nie mogę sobie w ogóle przypomnieć tej postaci. Naprawdę. Bardzo bym chciał, ale... W mojej głowie, no, nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak go wcześniej widziałem. A, co do Konkola? Muszę porozmawiać z Konkolem. Nie mogę cię wpuścić, ale możesz się spotkać poza fortem. Co no, tutaj się do lasu na zachód, niedaleko, stąd. Nikt nie potrzebuje już górskiego fortu, musimy jakoś wyżyć, okej. Okay. A, czyli jednak, czyli dobrze mi się wydawało, że... No tak. Konkol to był przed... Nie. Czy to był po prostu jakiś tam... No nieważne. Ale dobrze. Dobrze, że ogarnąłem mniej więcej, że to o niego chodzi, bo... No, mielibyśmy problem, gdyby się okazało inaczej. On powiedział na wschód czy na zachód? Jeszcze raz muszę z nim porozmawiać. Aha. Nie dowiem się. Gdzie jest ten Konkol?
Co, on miejsce zmienił? Zapytaj Konkola, on powiedział na wschód czy na zachód? O, w sumie wiecie co? Jak już tu jesteśmy, widzę, że jest trochę patyczków, to ja je sobie kilka tutaj wykopię, bo te patyki to mi schodzą w trybie po prostu ekspresowym. Chyba, o, widzicie, chyba, że właśnie dobrze pamiętałem, że po lewej stronie od fortu. Czy tu będzie Konkol? Bo jeżeli on, jeżeli będzie tu, no nie, no nie ma go. Chociaż w sumie to jeszcze nie noc. Nie za bardzo mówię, znam tą jego taką, wiecie, perfekcyjną lokację, nie? Ojej, ja coś tu zablokowałem. No i będąc szczery, ja tu absolutnie nic nie widzę, chyba że faktycznie po prawej stronie. Bo właśnie nie jestem pewny, czy on mówił wschód, czy zachód. No ale zobaczcie, nie ma tutaj nigdzie nikogo. No nie wiem, nie wiem, nie wiem. Miałem cały czas wrażenie i podejrzenie, że on powinien być tutaj, bo wydaje mi się, że w tym miejscu kiedyś jak grałem, to tutaj coś konkretnego było. Ale sami zobaczcie, że nikogo nie ma. Nie wiem, co on mi powiedział, będę musiał sprawdzić na nagraniu. No ale w nocy w lesie, no to kurczę, jesteśmy w nocy w lesie, a jego i nikogo tutaj absolutnie nie ma. Więc dobra, ja myślę, że tak. No dzisiaj to by było chyba, moi drodzy, na tyle. Więc pójdziemy się przespać, a w następnym odcinku spróbujemy oglądać i Konkola, i Euryka. Zobaczymy, co tam się odwija, nie pawli z nim, bo jestem bardzo... O! Witaj, grabarzu! Przestań się z nim przekomarzać. Zabierz go, pokaż mu, jak to się robi w wiosce. Horadryku, Krasoldzie, co się dzieje? Próbuję się wykupać, spójrz na niego. Krasoldzie, czekaj. Grabarzu, musisz natychmiast z nami iść. Aha, Euryk. No to jednak chyba dowiemy się nieco teraz. Nie, to absolutne szaleństwo. Taki jak wandalizmu w wiosce? Spójrz na ten bałagan w moim ogrodzie. Czy to jak wszędzie? Moje koła granatowskie zostały zniszczone. Co mam teraz zrobić? Wieśniacy, proszę, uspokójcie się. Najpierw trzeba wszystko posprzątać. Szkoda, że nie widziałeś, co było u mnie. Nie sądziłem, że to w ogóle możliwe. Krasoldzie, proszę, zaczekaj. Co się stało? To tylko popatrz. Nasz miejscowy strażnik Bernard. On wraz z Eurykiem doszczętnie zniszczyli wioskę. I nawet nie możesz sobie wyobrazić, jak wyglądało moje miejsce. Ja i Euryk, hik, ucięliśmy sobie wczoraj miłą pogawędkę. Chyba wypiliśmy trochę za dużo. Ale po naszej małej biesiadzie poszedłem do domu. Spytaj moją żonę. I przestań tak krzyczeć, głowa mi pęka. Czy to możliwe, że Euryk sam to zrobił? Nie mam, hik, pojęcia, co się stało. Wiem tylko tyle. A wydawał się taką kulturalną i cywilizowaną osobą. Do diaska. Nigdy bym sobie nie wyobrażał, że to tak się skończy. Co za koszmar. Co za zbieg okoliczności, że Euryk właśnie zniknął. Czy ktoś mi powie, kto go... coś tam naprawi. Zgodnie z naszymi przepisami regulującymi przekazanie odpowiedzialności karnej, jeden z krewnych Euryka zostanie pociągnięty do odpowiedzialności za występki swojej rodziny. A jak się nie ma krewnych? W takim razie ktoś z jego najbliższych znajomych. Rozumiem, że masz mnie na myśli. Świetnie. Znaleźliśmy sobie kozła ofiarnego. Znaleźliśmy kogoś, kto wszystko załatwi, prawda, grabarzu? Tak. Drodzy mieszkańcy, jeszcze raz muszę prosić was o spokój. Przyjąłem kontrolę nad sytuacją. Razem z grabarzem wszystko naprawimy. Możecie się rozejść. A ty, grabarzu, chodź do mnie. Omówimy przyszłe zadania. Świetnie. Ale to w sumie spoko, że to nie koniec. Natomiast o tym porozmawiamy w następnym odcinku. Także na dzisiaj to będzie na tyle. Także ja wam dziękuję. Słyszymy się w kolejnych odcinkach. Także trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.